Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar. Ja witam was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 15. Jest dzisiaj ze mną w tle Rafik. No, siemano. Który pracuje nad mapą Górale 2.2. To się zgadza. No, obecnie nad czym się męczysz? Nad czym się męczę? Sprawdzam pytajniki. Proszę. Pytajniki to są takie fajne elementy świecące się, informujące nas na przykład. Jesteśmy przy... momencik, znajdę to na mapie, bo jeszcze nie do końca pamiętam, gdzie co jest. Gdzie to jest? Fuck. Tutaj już wszystkie pewnie wszedłeś. Nie, bo miałem zamknięte drzwi. Na przykład widzicie, tu są nasiona i nawozy. I na przykład tutaj w tym miejscu, gdzie ja byłem, zanim odkryłem mapę, tutaj był taki pytajniczek. Po wejściu w ten pytajniczek było wyjaśnienie, że tutaj znajdę nawozy albo nasiona i takie różne przydatne wam rzeczy. Więc jak najbardziej plus dla Rafika za to, że on pracuje nad takimi fajnymi elementami, które ułatwią wam, moi widzowie i również gracze, którzy oczekujecie na mapę Górale V2.2. Oczywiście, jeżeli Rafik wypuści swoją mapę, ja wstawię również na moim fanpage'u informację o tym, że mapa ta została wydana i wstawię wam do niej link. Drugą rzeczą, którą wam powiem dzisiaj, moi widzowie, może ja bym zaczął już robić coś sensownego, bo tak na razie to nic jeszcze nie zrobiłem i zaraz wam powiem, tylko ogarniemy na szybko. To pole jest bez niczego, gołe i wesołe. Te pole... Momencik, które pola są moje? 23. O, jest to wielkie pole, one musi dojrzeć. Wczoraj się nad nim męczyliśmy na multi. No ta 16 też jest nieurośnięta, więc musimy przyspieszyć sobie czas. I powiem wam, co chciałem wam powiedzieć. Usychanie roślin musi być wyłączone, gdzie to jest tu, dobra. Tak, zapisujemy. I tak. Drugą rzeczą, jaką chciałem poruszyć w odcinku, to jest... taki plus dla was, że nie piszecie mi w komentarzach, kiedy farming, kiedy ETS, kiedy Spintires, kiedy The Crew na przykład, chociaż The Crew jest dopiero może tydzień na kanale. Chciałem was za to pochwalić, bardzo cieszę się z tego, że nie wstawiacie mi takich głupich, bezsensownych komentarzy. No to tak, skrót. No teraz oczywiście będziemy musieli troszkę poczekać, aż nam to urośnie. Troszkę nie ukrywam, że poczekamy i zapomniałem stopera włączyć. Zaraz to uczynię. Dobrze, już stoper włączony. To tak, co tam Rafik u ciebie słychać? Pochwal się. Jak ci idzie? No jakby nie wyszedł ci termin 6 grudnia, ale każdy się już tego spodziewał z nas, którzy cię znają. A... następny planowany termin wydania mapy, masz już jakiś? Nie, jeszcze nie chyba. Nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Aha, był źle splajn ustawiony, bo auto jedzie, jedzie. Nagle tak asfalt się zapadło i jedzie dalej. Na razie kminie, czemu gówno nie chce znikać na polu? Coś u mnie znikało, jak testowałem. No ale u mnie nie znikać, to jest... ciekawe. No to się tak dzieje. Mnie się nie pytaj, u mnie to działało. Zresztą mogę ci to nawet teraz wejść, zmienić save'a i ci udowodnić. Ciekawe, co zepsułem. Nie wiem, nie znam się. Ale na starym save, na starej wersji mapy, znaczy na starej becie czy alfie, to jeszcze działało. Może tekstury pozmieniałeś albo coś. Chociaż to by było białe, a nie znikające. Myślę. Tekstury to akurat by nie robiły, bo to i tak by działało. No. No właśnie, może ten header ustawię.
nie ten pojazd. No, header do klepania. Ale mi tu pochmurno się zrobiło, nieładnie, nieładnie. Puścimy header i go odczepimy po prostu. Jeszcze i tak go będziemy potrzebowali do kruszenia tego pola numer 23. Oczywiście tego pola nie skosimy w dzisiejszym odcinku w całości. Będziemy to prawdopodobnie kończyć na drugim odcinku, bądź w drugim odcinku już będzie to skoszone. Po prostu pokażę wam ilość zebranych surowców i pomyślimy nad innym zajęciem. A może w kolejnym odcinku również spotkam się z kimś na mult. Nie ukrywajmy tego, że może taka sytuacja istnieć, ale nie musi. To wszystko zależy na przykład od tego osobnika, który siedzi tutaj na kanale ze mną i tłumaczy wam się, dlaczego mapa jeszcze nie wyszła. Przynajmniej samochody już mam poprawione, chyba. Widzicie, no. Rafik już ustalił, dlaczego mu nie działał na mapie ruch uliczny. Tak każdy wie o tym, że co to za granie na multi bez... kurde, na multi. Na multi też w sumie, jak wyjdzie mod na ruch multi. Ciekawe, czy byłoby trudne ją przerobić. Trzeba by na pewno zmienić wartości splajnu. Nie o wiem, kurde, kolejne pole do poprawki. Co, kupowanie? Nie, tak na odpieprz ustawiłem ściernisko po rzepaku, bo nie było tego widać, a teraz zmieniłem teksturkę. A, mogę zaspoilerować widzom, że dodałeś parę nowych rzeczy do mapy, czy? Rafałowi udało się dodać mod sieczki do swojej mapy, który już działa w pełni sprawnie, bo też go testowałem. To żaden spoiler, bo to już dawno mówiłem. Moi widzowie jeszcze tego nie wiedzą. Planujesz, czy albo już dodałeś dynamiczny teren? Tak, to znane mi zjawisko. Dynamiczny teren na tej mapie, co jest, co ja gram obecnie, jest on zastosowany. W sumie mogę wam pokazać, na czym to działa. Na czym to polega. Musimy wziąć mój ciągnik i podjechać na pole. Są wiaty jakieś. A, to są zboże, to nie. O, co? Zatrzymamy na chwilę czas. Pies mi gdzieś czeka. Gdzie on, kurde? Albo nie, jednak ten. Uruchomimy ciągnik. Podjedziemy na pole. Jeszcze posiewniczek skoczymy. Dobra, bo lata po tym mapie jak głupi. Cena do sprawdzenia. Chyba, że... O, gówno nie znika. No, już mi się udało. Lecimy na pole numer 17. Złóżmy sobie siewnik. Puśćmy go. Włączmy. No i teraz chyba wam tego nie zdołam pokazać. Bo jest ciemno. Nie wiem, czy się nie sieje się, bo podniosłem siewnik. Dobrze, opuściłem i
Teraz ja mam zadzwonić. Tak, jeśli gówno nie sieje, co jest? No halo, czemu to nie działa? A, dobra, już wiem czemu nie działa. Całkiem przypadkiem mam pusty siewnik. Zapełnimy troszkę siewniczek i wam pokażę co chodzi i zajmiemy się tym polem. O, oczywiście tu też nie, a nie, pod nie ma kolizji do. A nie wiem, dobra. Lecimy szybko na pole, zademonstruję i kosimy. I też mam takie małe info do was. Jeżeli zauważyliście ostatnio na moim kanale, że spadła jakość materiału, od razu wam powiem, że to nie jest moja wina. Tylko to jest wina YouTube'a, który po wprowadzeniu 60 klatek stracił tak jakby kontrolę nad swoimi serwerami, które po prostu tak jakby, nie wiem jakby to wam tłumaczyć, nie mają mocy i przestrzeni przerobowej, która umożliwiałaby im, no, nie wiem jak to nazwać teraz, która umożliwiłaby im przerabianie tego materiału tak jak powinien być. I dzięki, jak mamy ograniczoną przestrzeń dyskową, na przykład dla, no załóżmy dla mojego filmu, że on ma tylko połowę potrzebnego miejsca, to on o połowę słabszej jakości się renderuje w serwerach YouTube'a, no i jest tego efekt jaki jest. Tu ciemno, jak nie wiem. Ciężko się odnaleźć. Dobrze, że już się dzień zbliża. Rachu, te pole było opłyskane 23 na start. To ja pamiętam, a w ogóle na jakiej mapie? No, możesz się chyba domyślić. Chyba nie było. No kurde, nie pamiętam. Biorę mój rozsiewacz do nawozów i lecę. Jeszcze inne rzeczy do zrobienia. No pochwal się, widzę co jeszcze musisz zrobić na mapie, jak możesz. Za dużo tego. To pierwsze 5 przeczytaj. Może coś mniej istotniejszego. Na przykład PDA trzeba zrobić. Ikonki w PDA. No, nie będzie nie będzie proste wbrew pozorom, bo chciałem jeszcze jak współrzędne się ustala dla poszczególnych punktów. Znaczy wiem jak ustalić, tylko nie wiem
szacować, gdzie co jest mniej więcej. Że to będzie zadanie. Wychodek chciałem wstawić na mapę. Z górali 1-3. Taki sentymentalny bardzo. No. To co teraz robię, to możecie uznać to za nierealne, ale... A to nie powinno interesować. Muszę sobie pograć chyba jednak, bo... Tak robić nie będę. Wypaliłem się chyba na dzisiaj już. No ja tak poczuję, jak pyskam w polu po zasianiu. Teraz zobaczmy, czy to jest... Nie, to jest opryskane, ja to pryskam. No, nieważne. Nie chciałem niczego, odstawimy tutaj na bok. Nikt na nas odchodzi. Co się z nim będzie działo? Nie, można otwierać bramy w pojeździe, ale bez sensu. O Jezus. Przepraszam. No. To ty sobie tu zacznij kosić. Jak uważasz? Nie, ty nie umiesz rozłożyć pojazdu. Zapomniałem. Ale go się zjebał w sprawę. Pole 22 na godzinę 23. No nie. Jak tak można? Aha. Pokos działa. No to tak, mamy sobie siewnik. Uruchommy ciągnik. I wytłumaczę wam teraz zasady działania dynamicznego terenu. Opuszczony. Włącz tempomat. I jak widzicie, teraz gdy jadę sobie traktorem prosto, tekstura idzie idealnie za ciągnikiem. Zakręcam delikatnie, tekstura też się obraca za mną. Domyślnie w LS-ie jest tak, że mamy... Ile mam kierunku? 4? 5? Tekstury domyślnej, Rafał? No, w sumie to 4. No, tu mamy 4 kierunki. A tutaj gra nam oferuje... nie wiem... Do kwadratu... 12. No, no prawie do kwadratu, czyli prawie 16. Dzięki czemu no, jest to bardziej realistyczne. Tekstura jest... No, dużo lepsza, nie powiem, jeżeli ma takie zastosowanie. Kręci się większą ilość kierunków. To jest bardzo fajne, podoba mi się. Dawno nie widzieliście, jak się jej. Troszkę was to zdziwiło, bo zawsze używam do tego pracownika. Ale spokojnie, zaraz go wpuszczę. Widzę, że sampo się już prawie napełniło. Przydałby mi się lepszy kombajn. Może po tych żniwach mi się coś uda załatwić lepszego.
Zresztą te pole jest małe i może sami je zasiejemy. Nie wiem, właśnie teraz. Na dedyku przerobiliśmy te pole pod łąkę. No bo nam za małe jest troszkę na zbiory. Jednak ja mam mało funduszy i... Sam po jednym przejście się zapełniło na 94,3%. Super. Dwa przejazdy zrobiło, a nie jeden. Tego w tych dalej nie naprawiłem. Płacze? No nie da się normalnie sypać. Też da się. Może dlatego, że sampo jest zbyt niskie. Nie wiem, sumie. Fajne jest teraz to, że jak się włączy maszynę, to widać, że ciągnik pracuje, znaczy po dźwiękach. Wcześniej to można było marzyć o takich rzeczach. Jedynie podczas tego modyfikacjach to tylko działało, o ile dobrze pamiętam. Palić się, widzę, że wstawiłeś nowy asfalt na mapę. Ja się zgadzam. Nie wiem, co jeszcze robiłeś dzisiaj. Kawałek drogi. Znaczy kawałek rukowicznego. No na to pomyślałeś? Gdzie będzie? Gdzie będzie, to nawet to wiem akurat. Ale jakie będzie, to sprawa dyskusyjna. To wam zaraz widzowie jeszcze powiem, że wpadajcie na live do Rafika, jak robi mapę. Możecie wtedy własnym inwencjom przekazać, pomysły swoje przekazać. A może nóż widelec, wasz pomysł znajdzie się w jego filmie pod czym? Niczym. Będziecie mieli satysfakcję, że to wy podsunęliście ten pomysł Rafikowi. Będziecie się mogli swoim kolegom w klasie pochwalić. Będziecie mogli z nimi pograć. Jak będziecie z nimi grali na jego mapie, to będziecie mogli być to mój element, ja to wymyśliłem. I wiecie, takie tam. No. Tak mam ten input building i kurde znaleźć nie mogę tego, co szukam. No do czego ci on? No szukam do konfigu.
Zapomniałem, czym sobie kamerę oddalam i to znaleźć teraz. Życie. Ciemnik, co ja mam, co on się nie nadaje na te polecenia. Lepszy byłby taki... taki jednoczłonowy, bo tutaj są straszne zakręty i ciężko się tym operuje. I co, możecie teraz tak... nie wiem, czy wy to widzicie, czy... YouTube znowu tak obniżył bitrate, ale... strasznie... no, nieregularne ma te... ścieżki ustawione, co mi się bardzo podoba. Coś się używa w grze na klawisze page up, page down? Coś sensownego, czy nie? To jest przybliżenie oddalenie kamery na prawie turze. No dobra, ale coś innego. Nie. Żadnego. Nic innego. Dobra. Dobrze. No, ty pewnie na drzewo trafił teraz. Już dokończę to. Wyjadę opróżnić kombajn. Nie chcę już tak przerywać pracy. Widzisz, że mi taki mały skrawek pola został do zakończenia. To tu znak się zostawił. Podjadę przyczepę na pole. A wiesz o tym, że na tym... no, masakra. Na tej mapie coś tam. Nie da się kosić pole, jak ono do ciebie nie należy. Wiesz o tym? No właśnie, podobno tak było, a ja jakoś kosiłem. No to ja nie mogłem zacząć swojego kupionego pola kosić, jak nie miałem kupionego pola obok. Co udało mi się, jak jechałem trochę głębiej w te pole. Bagi. Wiem, że po zbożu nie wolno, ale muszę. No. Tak samo muszę te drzewa tutaj przy polu ściąć, bo mnie irytują. Przeszkadzają mi tylko. No, chwila prawdy. Dobrze. Zwieźmy jeszcze ten sprzęcik. Oczywiście go wody trzeba mieć włączone. Kierunek. Znaczy, że jestem na swojej drodze. Oczywiście na drodze się też nie mieszczę. Oczywiście tylko na zakrętach. Na prostej się mieszczę. To jest, trzeba umieścić nowe miejsce dla tego siewnika, bo mnie rozwala. Tu. Ja go na razie zostawię przy... tak. Musiałem się wpakować w płatki drzwi. Ja sobie go tutaj gdzieś tak zostawię, to mi nie będzie przeszkadzał zbytnio. Bynajmniej na razie. Dopóki nie będę potrzebował.
zaczęło plonów zwieść z pola. Ciągnik sobie odstawimy na miejsce. Tutaj. Tutaj, tutaj. I stoi sobie ciągnik. Ten ciągnik możemy zabić na farmę. To są trociny, wow, nie wiedziałem nawet. To jest tartak. Wiesz, że na tej mapie jest zastosowany tartak z 13? Rafał. Gdzie ja był tartak? No właśnie, przypadkiem na niego trafiłem jadąc drogą asfaltową. On jest koło pola numer 23, leżą takie palety z dyskami. I jest budynek tartaku z 13. Sobie zostawimy sprzęcio. Dobra. Tak. Ten sprzęcik sobie napełni się do końca i wtedy zapiszę grę. No to tak, kto chce być na bieżąco z moimi materiałami, może mój kanał zasubskrybować. Jeżeli dobijecie 50 lajków pod tym filmem, może ukaże się dłuższy materiał, nie zapewniam tego, nie gwarantuję. No, był dzisiaj ze mną Rafi, dzięki ci za występ. Znaczy występ, pomoc. Tak, o otrzymanie tematu. A miło, miło. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, trzymajcie się.